bardzo, co pan maluje? Można powiedzieć? Andrzej. A boli? Nie. Nie. To jest pierwszy festiwal tatuażu w Koszalinie. Widać, licznie przybyła koszalińska publiczność. Jest 20 studii z całej Polski. Na scenie pierwszy duet Skarpety, później Oil Steins, malowanie body painting, pokaz tańce na róże, do tego występ naszego niszowego artysty Mefistofelesa z Koszalina. No, dzieje się w Kryślarni, jest dobrze, mam nadzieję, że zorganizujemy za rok znowu taki świetny tatuaż tutaj u nas w mieście. Dzisiaj tutaj artyści robią konkretne, duże prace, startują w konkursie tatuażnia, ale ogólnie, jeżeli chodzi o trend tatuażu, to jest naprawdę różnie, od małych do wielkich, do całych pleców, więc to jest temat rzeka, moglibyśmy rozmawiać. Jakie postacie? Różne postacie, różne twarze, to jest kwestia naprawdę indywidualnych projektów. Każdy tatuażysta, artysta robi indywidualny, stara się indywidualnie projektować wzory i naprawdę to jest gama projektów i twarzy, i postacie, wszystko, co chcemy. Koszalińskiego klubu Polfi. Do tego będzie body painting tutaj na scenie. Na pewno zobaczymy występy muzyczne. Skarpety zagrają z Koszalina i Oil Steins. Getting jealous, trying to start a fight with them. And to the D's in the black quarters, loaded
left up the land in the cleft but a gap for us. For us. Oh, oh. Thank you.